Cześć siemaneczko moi drodzy, z tej strony Malberio i witam Was już w kolejnym odcinku z naszych brokeranksowych poczynań łucznika, gdzie przez rok czasu bijemy po 5, 10, 15 bosków na odcineczkach. Moi drodzy, dziękuję bardzo swoim wspierającym, którzy wspierają ten kanał, dziękuję tym co zostawiają łapeczki w górę, mam nadzieję, że Ty kochany widzu też zostawisz łopensję dziękuję za nowe subki, prawie 3000 subów dobijamy aktualnie, także całkiem sporo. No i co moi drodzy, dłużej nie przedłużając, lecimy sobie z odcineczkiem Odcinek zaczniemy sobie od tego, że wrzucimy wszystkie donate'y widzów A właśnie, jakiś widz mi dał donate'a, wklejam teraz screena, żebyście widzieli co mi dał Trzy klucze na walka i ponad milion złotych w donate'cie wleciało od jakiegoś widza I teraz tak, wrzucamy wszystko do depozytu, bo mamy bardzo dużo przedmiotów Właśnie od widzów, klucze, nie klucze, perły Mapkę na modle mamy nawet, co jest grane, tej mapki to nie widziałem, że dostałem Pochwal się widzu który dałeś tą mapeczkę Pochwal się w komentarzach Dobra. A my sobie wrzuciliśmy to do depo co mieliśmy wrzucić yy, Z przedmiotów nic, nie musimy wrzucać I teraz tak Odcineczek zaczniemy sobie od modliszki Tylko jeszcze w wpłacę Bo dzisiaj trzeba mieć na morkę, bo będziemy na live morkę latać Już w zasadzie to pewnie odcineczek po live będę wrzucał na YouTube Także wy jesteście już po live to oglądacie No i dobra Lecimy sobie na modliszkę, czyli musimy się teleportować i oczywiście, błówki z gildii też trzeba wyciągnąć. O ile jest naładowana świątynia? Mam nadzieję, że jest. Pokaż, 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 panie. Naładuj świątynię, na 56, pozostałe ładunki 228. Dobra, odporność na uroki, odporność na yy, zimno i weźmiemy sobie odporność na fizyczne. Dzisiaj jest w ogóle event podwójny exp od 17.30 do 19.30, chyba podajrze. Dobra, i my jesteśmy w garnizonie, to trzeba się teleportować do. nie do Kemenak? do Kemenak, tak, to Kemenak jest. Eee, no i lecimy na modle. Zobaczymy sobie, czy dzisiaj w odcineczku coś spadnie. Jak nie, to nie będziemy płakać, bo jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że nam nic nie dropi kompletnie. Ale dzisiaj mam takie wrażenie, że coś może polecieć Zaczynamy ten piękny, niedzielny dzień, widzowie, od modliczki i czy coś nam wypadnie, nie wiem, nie wiemy, cały czas mówię, że coś nam wypadnie, a nigdy nam nic nie wypada już powoli mam dość tej gry nie, a tak serio mówiąc, no to widzowie, no co, seria musi trwać, czy dropimy, czy nie dropimy jakieś rary, to wiadomo jest, co nie dlatego dajemy spięcie, stratega, w modliszkę i lecimy myślę sobie, że jednak tego peta weźmiemy i sobie z petem będziemy chodzić te bossy, to wydaje mi się, że będzie troszeczkę szybciej, choć tam jakiś widz pisał że jeżeli chcesz brać peta i patrzeć jak on cały czas się wywala no to się nie opłaca, no pewnie tak będzie, że nasz motylek będzie cały czas się wywracał. Ale brakuje mi właśnie teraz na przykład, żeby nie uleczył. Co nie? Jak już jest ryzyko zgonu tak zwanego na modliszce. Dobra, dobijamy chyba gałgane, gaugane, gaugane, dobijamy. A nie, nie dobiliśmy. Co jest? Żeby ona nas zaraz nie dobiła. No, dawaj, już myślałam, że nie trafimy. W ogóle drugie druga. Poziom drugi, średnia flasza tego wiedzy poleciała. Poziom drugi, który byliśmy, był tragedią. Z 10 instancji ponad zrobiliśmy, żeby to zabić. Więc zmarnowałem bardzo dużo czasu na tą modliszkę. <laughs> a teraz, w następnej kolejności, widzowie, lecimy V2. O! No i fajna historyka Spotkałem jakiegoś widza, a do mnie, ahoj. Idę V2 na mu. Na O! I kolejny jakiś dołączył. Dobra, lecimy widzowie na V2. No i mamy nieszczęsnego bossa. Dajmy spięcie, stratega. Albo nie, dajmy samo spięcie, tak jak ostatnio tą taktykę robiłem. Czyli dajemy samo spięcie, a później full dymy. Dobra, na szczęście nas nie zaczarowała. No, dawaj, dawaj, musisz wejść, dobra. Elegancko, tylko już ta rana dostaliśmy i to już czuję, że psuje cały nasz plan. No ale dobra, postaramy się coś trafić. No, 58%, nic nie trafiliśmy kompletnie na 6 ataków, podajcie. O Jezu, jakie to ma dobre procenty dla nas, to jest grane? Dobra, oramy znowu. Znaczy, to takie oro, to nie oro. Jezu, ej, kolejny raz na 58% nic nie trafiliśmy. 10 razy, minimalnie 10 razy nie trafiliśmy na 58% w Broker Ranksie. Piękna gra. Dobra, próbujemy tak. Chociaż raz ją trafić. Ale i tak się odrodzi całe dymygę. No nawet ani razu jej nie trafiliśmy. Dobra, teraz coś siadło. No i zginiemy. No widzicie, ta V2 tak wygląda tragicznie. Nie wiem dlaczego. Co jest tym spowodowane? Czy ja mam od początku ją bić? Dobra, może sobie przetestujmy takie coś, że po prostu się wbiją w nią. I od razu ciśniemy full dymygę. Podejście drugie. Full dymygę. Bez totalnie niczego. Dobra, dawaj. Zobaczymy, czy będziemy trafiać, czy nie. Bez jakiegokolwiek debufa. No dalej nie trafiamy. Dobra, oby, oby ta rana, albo stratega nie dostać, ale już niestety dostaliśmy. No i lecimy znowu, full G. <gry> znowu raz trafiliśmy. Tragedios, tragedios. Dobra, teraz nam wrócą punkty PA. Trzy sztuki, także fajnie. No i dobra, oramy znowu. No dobra to już lepiej wyglądało aktualnie Ale dostaliśmy unieruchomienie na dwie rundy Czyli praktycznie I Teoretycznie nie możemy nic zrobić Dobra wracamy do gry w tej rundzie jak nas nie zabije Ej znowu dostaliśmy co jest grane widzowie Ile tego unieruchomienia no Jeszcze dwa razy podrząc blisko unieruchomienia daje kto to widział Dobra, myślałem, że znowu dało, ale nie dało. Dało jedynie ta rana. No to oramy. Może teraz jak siądzie wszystko z jakimś krytykiem. Aha, my zginiemy, tak? No nie zginęliśmy, ale. O, 349 HP zostało, co ty gadasz? I zginiemy chyba od ognia. Nie, przeżyliśmy. Kurde, żebym wiedział, to bym defa dał większego. Ale myślałem, że zginiemy na 100%. Dobra. Czyli podejście trzecie, ale już widzę, że lepiej chyba full dmg lecieć w to i jak będziemy mieli farta po prostu to siądzie i zabijemy. Trzecie podejście, ca czas zacząć. No i dajemy oczywiście, tak, full dmg. No 3474 ta dawaj to w rundę od razu. No nie. No nie. Zbugowana gierka. Teraz będzie ciężko, już wiem o tym. Jeszcze ta rana dostaniemy, no. Wiedziałem, że tak się skończy. Wiedziałem, dobra. Daję... Nie no, proszę Cię! Ale to jest niefart, to jest taki niefart! A może właśnie fart i coś zrobimy z tej V2? Proszę teraz, proszę. No jeszcze dwa hity muszę dać. Bo 1200 nie uderzymy na 100%. Co Ty gadać? jak spaliło Ty? Dobra, uwaga. Jest, udało się, rundę czwartą ubiliśmy. Nie ma tragedii, ale jest tragedia z dropem, bo tylko trop trwogi i bitewny topór Geparda i byka czyli totalne dno. Dostałem propozycję pójścia tarula, ale tarula nie pójdziemy, bo nigdy w życiu nie byłem, nie wiem o co tam chodzi i nie chcę ryzykować totalną porażką. Dlatego bierzemy 150k z depozytu i lecimy na. Uwaga, uwaga, ducha zamku. Pozwoliłem sobie zerknąć y, do statystyk naszego bicia ducha zamku i aktualnie mamy 24 sztuki ubite. I zero dropa z tej instancji. Moim zdaniem jest tragedia. Kiedyś w dwa d pamiętam, że mi lepiej dropiło z tego. Chociaż i to mimo tego rzadko widziałem jakieś rarki z ducha zamku. No ale tutaj jednak trzeba latać tą przygodę mi się wydaje. Ewidentnie, bo sam duszek na S instancji nie będzie mi oddawał. Dobra, dostaliśmy otepkę, jakieś tam obrażenia dostajemy po 50 punktów PA. No i na przykład jakbym miał jakiegoś dobrego peta, to już mogę zahaczyć o tą przygodową instancję. Przygodową instancję ducha zamku, chociażby to temu, będziemy się starać widzowie na dniach zrobić jakiegoś PETA. Nie wiem, czy to tego takiego zimowego, jakiegoś Aqua, czy kogoś tam Aqua, czy jak one się tam nazywają, będzie trzeba to w końcu zrobić. Bo, bo tak samemu latać ja bym wolał mieć tu PETA, który nic nie zdropi, a dla mnie z przygodowej instancji bardziej będzie po prostu dropiło, co nie? Tak myślę przynajmniej, a jak tak będzie, to nie wiem. Dobra, sam Tuszek został. Tyle, że my nie mamy kondycji zbytnio Nawet, żeby z nim walczyć Ale spięcie stratega damy No i dobra, full dmg chyba Chyba full dmg, nic tu więcej nie zrobimy Dawaj, dawaj, to 93%, to trzeba trafiać Dobra, szósta runda, duch zamku ubity Panie gałganiaczu, czy pan da, da jakieś dropa? O, dał Niestety tylko same śmieci poleciały no i dobra, teraz też wypada co skoczyć, zaraz wam poinformuję, was poinformuję co skoczymy No i teraz idziemy właśnie Hard żabędzie i tylko nie wiem jakie tam są tropy mi potrzebne, co nie? Nie mam bladego pojęcia, ja sobie może wezmę trwogi na pewno, nie, to są chyba te najmniejsze Tropy Niepokoju, tak mi się wydaje, dobra, kupmy Tropy Niepokoju Niepokoju, czekajcie to są chyba niepokoju, ale nie jestem pewien do końca, dobra kupmy z 20 sztuk O Jezu, jakie one drogie są Czy to na pewno niepokoju? Nie wiem Dobra, zajdziemy pod instancję i zobaczymy, kupiłem 20 jak coś Cyk cyk cyk, wrzucamy się, teleportujemy od razu, musimy podejść do konwojenta Nie pamiętam czy to były tropy niepokoju czy nie Zaraz sobie zerkniemy jak to będzie wyglądało Cyk 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 Teleporcik yy, do Alari. Specjalnie dla jakiegoś widza, który pisał, żebym szedł Hard Żabkę, mamy Hard Żabkę, to jest chyba druga w moim wykonaniu w ogóle W całej mojej przygodzie Broker Langsa, także Na dropa nie ma co liczyć Ale dla widza zrobię tą przyjemność, że pójdę właśnie Hard Aeropuchę, o którą mnie tak prosił parę odcinków Pozdrawiam ci serdecznie Gałganie Daj znać czy jesteś zadowolony w komentarzu Właśnie ubiliśmy Hard ropuchę. Ej, myślałem, że coś spadło, naprawdę, ale niestety mamy trop niepokoju, dajmonit i mało flaszy siły i to wszystko. Ale spokojnie widzowie, nic straconego, teraz wyruszamy w rejs, w rejs wieżowy, może z wieży coś spadnie, idziemy na gałganów polować. No i zaczynamy sobie od babatka i tym razem bijemy go normalnie, bez żadnego deszczu, zobaczymy czy jak go w rundę w ogóle zdejmę, obrażeniami swoimi, na trzy hity siada, dobra. Bo się tak zastanawiałam czy zdejmę w ogóle wszystkich w jedną rundę, ale zabraknie mi jednego strzału. I zostanie sam ogar. Ale i tak to szybciej jest niż z deszczu, bo dłuższa animacja jest. Dobra, uwaga, babatek ubity. Niestety, gełganiarz dropa nam nie dał. Zastanawiałem się przez małą chwilę, czy my solo z Petem na przykład byśmy dali hard wieży zrobić. Raczej wydaje mi się, że nie mamy szans. Czyli, że taki Gregorius by nas tak zjechał na tej wieży na hardzie bym musiał druida przynajmniej sobie ogarnąć, jeżeli byśmy już druida ogarnęli to jakieś wiecie, odczarowanie jakieś leczonko by wpadało to by byłoby luks a tak to myślę, że na razie przygoda to jest maksymalnie co możemy tutaj ubić dobra Gregory spada i pytanie za milion, no niestety niestety widzowie, za każdym razem usłyszycie ode mnie słowo niestety chyba, że Khadira nam odda dropem, zobaczymy Dawaj, gałganiarę bijemy od razu. Full DMG nie zastanawiajmy. Tak, mamy 93% na trafienie. Całkiem sporo. O! Epiki Misindo został zdobyty. Myślałem, że dla nas. Nie wiem, że tu tak naprawdę nie było takie powiadomienia, Ale daj znać w komentarzu, czy się troszeczkę nabrałeś, czy nie. No to teraz się zapowiada ciekawie, bo lecimy i w Rawulka. Tylko przygotowałego, oczywiście, harda, nie latamy. W ogóle ktoś mi w komentarzu napisał, żebym szedł Dragula. Dragula, 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 widzowie, Drauga. Nie wiem, czy pójdziemy, bo to jest kurde kurczaki pieczone. Naprawdę bardzo długa instancja, przynajmniej dla mnie, żeby ją zrobić w ogóle. To troszeczkę czasu będę potrzebował, ale dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli Dregula zobaczyć w następnym na przykład odcineczku. Średnia flasza siły. Dobra, kupujemy jedną. Kupujemy orczy zioło. Też jedną sztukę. A i dajcie znać, czy byście chcieli na przykład muzyczkę usłyszeć, co nie? Ale ja będę musiał zrobić jakieś głos głosowanie. Czy wam muzykę do tych filmików dawać, czy nie dawać? Dobra, lawy z też kupiliśmy, elegancko. Bierzemy, bierzemy i bierzemy. Teraz i wjeżdżamy w instę. Wiecie co? My sobie latamy, tak te boski, latamy, jest super, ekstra fajnie. Tymczasem ja mam rozładowane więcej niż pół ekwipunku. I się tak zastanawiam, na którym boście już to mieliśmy całkowicie rozładowane. Zapomniałem naładować tego wszystkiego. Dobra, wymienimy sobie pierki, bo jesteśmy na Iwrawulu. Ale no, powiem Wam, ciekawe. Nie pamiętam, co my biliśmy wcześniej. Chyba ropuchę harda. Przed chwilą, niedawno biliśmy. Więc może tego aż tak nie odczułem. Ale to, co teraz zobaczyłem, to mnie przeraziło troszeczkę. Dobra, spięcie siedzi, straty siedzi. Dajemy full damage. No, ciekawe jak będzie na Iwulu. Z rozładowanym ekipunkiem racji tragedii tak nie powinno być. O, fajne krytyczek siat. Więc zajebiście. Dużo dymy już od niego nie dostajemy, tak jak kiedyś, ledwo go robiłem i ginąłem. Teraz jest wyśmienicie. No i przygoda, on mi nic nie oddaje. Na live też byłem raz. Widzowie, co się stało z Iwulem? Czemu on w ogóle mi nie oddaje? I jeszcze psychoexpo nawet nie daje. Aha, dobra, logiczne. Jak ma dawać psycho doświadczenie, skoro, skoro drify, które mamy tutaj, nie są expione? Dobra, idziemy naładować ten flipunek, bo jest dramat. Od razu może sobie nawet naładujemy. Tak, idziemy po eski, po esencję. I będziemy tu ładować. Ile tego jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem sztuk. Osiem sztuk widzowie do naładowania mamy. Dobra, bierz te wszystkie esencje. Na 8 sztuk to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 160k potrzebne na manomery. No i dobra, idźmy to naładujmy, bo ja nie mogę te tak grać. Zdejmujemy, 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 zdejmujemy. Dawaj, ryczku, ładuj na meku. Dobra, to wrzucamy, to kupimy tak, eski tak. Zignoruj, włącz. Dobra, ładuj. I lecimy tak po kolei. Ładuj. 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 To też załaduj. Takerony też załaduj. I dmurnung też załaduj. 231 esek nam jeszcze zostało. Dobra. Możemy nakładać przedmioty, że trzymamy Shift i wciskamy prawy przycisk myszki. To o wiele ułatwia zadanie. No i dobra, teraz oko sobie załóżmy. Griff sobie załóżmy. I ERIBE też sobie załóżmy. Ale nie za oko, czekaj. Ribę za to, o żeby mieć jednak te 3700 teżata. Dobra, pójdźmy sobie jeszcze do depozytu. I w depozycie. wsadźmy to sobie tutaj. Nie te pierścionki, nie to wszystko, tylko ja tu chcę wsadzić esencję. I coś jeszcze mi się wstać. Tropy niepokoju chyba, tak? Tak. Tropy niepokoju. I dobra, i to jest wszystko. Pamiętajcie, widzowie, żeby zostawić łapencję w górę subika i komentarz jakiś sobie. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie. I możecie dać znać w komentarzu, czy dotrwaliście do tego aktualnie momentu w tym filmie. No to teraz mamy utora Komandoru do ubicia. Utor Komandoru, bardzo fajna nazwa. Także teleportujemy się od razu do Alariu. Alariu? Alari, Alariu. Coś tego typu. Czy tu można się bliżej? Można bliżej, na wybrzeże. O. Tutaj jeszcze chyba ani razu w swojej karierze się nie teleportowałem. Teleportem gildyjnym. No i dobra dawno nie chodziłem komandora dlatego sobie skoczymy może akurat już widele coś poleci nie wiem ile mam tego ubitego czy dużo czy mało Zerkniemy sobie może na instancji dopiero jak wyjdziemy Tu sobie odpoczniemy jeszcze i zaraz się widzimy Mamy utora komandoru na przygodzie z bliska i z daleka chyba nie bije Nie czekajcie z psychicznych musi raczej bić dobra dajmy mu spięcie stratega zatrucie i to, znaczy nie z y, psychicznych, tylko z daleka. Tak mi się wydaje, że z daleka bije, ale nie jestem pewien. A co jak on tylko ten? Nie, no dobra, bije. Bije, bije z tych piorunów, dobra. Stratek, y, spięcie, truta siadła, piasek w oczy, niech jeszcze siądzie. Na przygodzie możemy, myślę, zginąć, co nie? Jak tego dobrze nie rozegramy. A wiem, że on też przywołuje te psy, czy tam nie psy, nie wiem, co on tam robi. Ale to nie wiem, właśnie, czy też na przygodzie, czy na hardzie to robi. O Jezu! Jeszcze trutę dostaliśmy. To już po robocie, panie. No, to już po robocie może być. Piasek nie chce siąść. Um, dawaj, spięcie będziemy dawać. Nie spięcie, tylko ten, precyzyjny strzał. Dobra, a co to jest za debuffek? Obniża szanse trafienia ataków wręcz. No, spoko. To, to możesz dawać. Ojojoj, problemy! Problemy. Dobra, tego piasku nie daje, bo oni tak siąść nie chcę. Będziemy bić po prostu. Chociaż ja bym się na razie wstrzymał z tymi obrażeniami się zdefił bardziej, bo trutę mamy jeszcze na dwie rundy będziemy mieć. Ale zaraz zginiemy, to może jednak więcej mu obrażeń zadać lepiej. A dobra dobra, spięcie stratek. Ej, nie sądziłem, że tu zginę. Ale coś... A, dobra, bo... Nie, czekaj, mamy oko i Jeribę nałożoną chyba na sobie. Dobra to i tak nas ładnie bije No i nie mamy kondycji Niestety nie mamy kondycji czekajcie trzeba się zdefić Bo i tak mamy trutę to nic więcej nie zrobimy eee, Prawidłowo mógłbym uciec i jeszcze raz tutaj dołączyć do walki ale tak nie zrobimy Będziemy starać się gubić Ty dałem 5 kulek w defa 5 punktów akcji, ale to i tak nic nie pomoże, chyba Krytyk za 1500. Nie, dobra, uciekajmy. Wiecie, czy jeszcze próbujemy mu zbić trochę HP? Nie, no dobra, ucieczka będzie. Tak, zmysłów nie mam ma ani nic, dobra, uciekajmy z tej walki. I na drugim podejściu go zrobimy. Ale jeżeli ma być 4 z rączką na sercu, myślałem że go ubijemy od razu, że będzie w miarę szybko. Oho, jeszcze zginąć możemy. Dobra, ale udało się przeżyć Będzie miał takie 13 tysięcy pewnie peżeta Ja już potek nie mam, lipa jest z potkami Drugie podejście pod komandora O, 17 tysięcy peżeta jednak ma, co jest grane e, dobra, dajemy spięcie i dajemy stratega I tyle wystarczy i później ciskamy sobie G. Tylko zatrucia nie daj, proszę nie daj zatrucia bo zatrucie dla łucznika jest wykańczające, bo nic więcej nie może zrobić. Niż kondycją, Tylko i wyłącznie. O, ma w ogóle wejść jakiś update y, łucznika. Z tego co słyszałem. Że ma być troszeczkę lepszy, co nie? Może jakiś atak na manę samą dadzą. To by było spoko moim zdaniem. Ale pewnie dadzą jakieś bufa albo debuffa wydaje mi się. Nie wiem, dobra, zobaczymy. Przy następnej aktualizacji, czy tam kiedy to ma być, bo nawet nie mam pojęcia. Możecie napisać w komentarzu, jak coś więcej wiecie. Pewnie na Brokenie jest napisane, a większość z Was na Brokenie tam siedzi na Discordzie. To takie info pewnie macie. Dobra, a my dobijamy. Utora Komandoru. Jak trafimy? Dobra, trafiliśmy fajnie. Przygoda ubita, to przygoda. Widzowie, była w końcu jakąś przygodę. Solo zrobiłem. No chyba sobie żartuje ze mnie. Sama dane szponów, sama dane. Ja Cię kręcę, a Cię chwycę. Trzeba wziąć nowego Bówka z gildii, bo się skończył, czyli odporność na uroki, zimno, fizyczne i teraz skoczymy sobie jaskę. Ktoś do mnie napisał na brief. Hej, kocham Twoje filmy. O, pozdrawiam widza, ale że się załapał. Mogę prosić o pozdrowienie? Jasne stary, widzisz jak się załapałeś? Idealnie napisałeś do mnie jak zacząłem nagrywać ze świątyni w naszej gildii. Pozdrawiam Cię serdecznie, bardzo fajny widz. Aktualnie napisał, że mnie kocha Dobra, a teraz skoczymy sobie na, 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 na jaskółeczkę, czyli płaskowysz. Tak myślałem, czy Waldoroga sobie dzisiaj nie zrobić w odcinku, ale taki plan mamy, że tą jaskę aktualnie powinniśmy iść, to skoczymy sobie jaskę Wiem, teleportowałem się tu nie gdzie trzeba Prawidłowo powinienem do garnizonu, ale to co Pójdziemy sobie tędy Mamy jaskę I to prawidłowo, prawidłowo powinien być nas, nasz ostatni boss Na tym odcineczku ale informacje wam dam znać dopiero jak ubiłem, bo jeszcze chciałbym coś skoczyć, bo Powiem wam tak, nie czuję żeby coś spadło z tej jaski A bardzo, ale to bardzo chcę coś zdropić W jakże pięknej gierce o nazwie Broker Ranks No nie gadaj, jeszcze odwrócenie dostaliśmy, ale dobra i tak zmysły wrzuciłem już Więc jest luks Na 5 rund starczy No i dobra, mam 96% na trafienie Tylko jakieś krytyczki Dlaczego ty się bronisz? Ona zawsze widzowie tak się broni. Nie da od razu się zabić w 2-3 rundy, tylko zawsze na defie stoi. No i patrzcie, jak ona mnie wykańcza. A ja muszę zobaczyć, jak ja mam pierścionki na sobie nałożone. Bardzo mnie to ciekawi. Patrzcie jeszcze jak się znęca nade mną, że Harpiątek nie przywołuje, bo wie, że da radę sobie sama. Coś pięknego. To jest kółeczka. Już tak nie trafię, jeszcze krytykami mnie trafia, dawaj teraz ja jakieś krytyki, no. Dobra, dalej nie przywołała, damy sobie defat, 3 Zabije nas, no musi nas zabić. No, to jest nasza szansa, dawaj 90% na trafienie. Dobra, udało się, ale to była bardzo, ale to bardzo dziwna walka. I nic nie wypadło. Dobra, to skaczemy jeszcze Waldaroga. jak nic, obowiązkowo. Idziemy po kluczyk do depo, bo wiem, że jakiś widz mi właśnie dał, ale zapomniałem screena zrobić, ale oczywiście widzu Cię serdecznie pozdrawiam, dziękuję za te klucze Alcazara, Na waldaroga i mam nadzieję, że słuchaj dzisiaj z nich coś poleci tutaj Z tych waldarogów, skoczymy jednego Dobra, możemy w sumie tędy i już nie będziemy się teleportować Może coś polecieć no Jedenasty bosek chyba w tym odcineczku aktualnie Ej, w ogóle ciekawostka. Pierwszy raz w życiu mi tak Waldaroga długo wczytywało do walki. Nie wiem o co tutaj chodzi. Może w końcu jakiś rarek, został przyszykowany dla nas. Nie wiem, zaraz się przekonamy. Dobra, z siedzi, stratyk siedzi. Elegancko, 40 tysięcy kp. No i weź to zbij takim łucznikiem. Który bije, nie wiem, po ile my bijemy mu. Jeszcze ma tarczę na sobie. Dobra, zaraz zerkniemy. No. Po 1300 bijesz i musisz zabić takiego waldaroga, To jest najgorsze. Który masz tyle PJ, a Jeszcze krytyki nie siadają, bo dwa pierki zdjęte, które mają banda. Będzie trzeba to przerzucić. Oj, będzie trzeba te bandziki przerzucić do innego widzowie. Ekwipunku. Bo tak, to ja w ogóle krytykami nie będę bił. No, to będę musiał przemyśleć sobie, gdzie to ułożyć i co z tym zrobić. Dobra, dajemy jeszcze raz. pięć i stratega. No i full oro. Mam nadzieję, że to siądzie. Tarcza mu już schodzi. A nam kondycja. O, z nie siedzi niestety. Ale jemu tarcza się skończyła. Dobra, bijemy teraz bez pięcia. Full z zmysły mamy na jeszcze rundę. On bez tego stoi. O. Dobra. O co ty gadasz? Ty frędzlu jeden. No teraz to przesadziłeś ewidentnie. Co za zamrożenie mi dał? Nie wierzę w to. Nie trafię, nie trafię, nie trafię. Dobra, damy sobie zmysły. Zmysły, zmysły. I lecimy w gałganiarza. Bez żadnych spięć po prostu. To ma siadać. On wystarczy stoi. Wystarczył trzy strzały, trafione. To musi być dziewiąta runda w ogóle walki i coś zgrane Dopiero teraz zobaczyłem No No i pięknie Valdarok ubite Naharia duchów, trow twogi, wielka flasza mocy, wielka flasza kondycji A jak ja kocham tą grę Za to, że mi nic nie dropi w niej Flaszeczek nawet mało mamy dzisiaj Dobra, lecimy coś jeszcze. Dobra, słuchajcie, w tym odcineczku jeszcze nie było yy, Fioka i GMO. Także mamy jeden kluczyk, od Widza też dostałem właśnie. Teleportujemy się do Last of Coldów i lecimy jeszcze na tych dwóch gałganów. I to chyba będą ostatnie bossy w tym odcineczku. No i mamy, tak jak obieca, obiecałem, Fioczka, Dajemy sobie pierwszo w goblina szamana. Bo on może nam dać ukazanie, chyba z tego co wiem, tak? Dobrze mówię, chyba dobrze mówię, że może dać nam ukazanie. No, musimy troszeczkę więcej tych bossów chyba na odcineczkach zacząć robić. No, bo to jest drama. To jest trzeci albo czwarty odcinek bez dropa. Zrobiliśmy gdzieś 50 bossów. I co najlepsze z tego wszystkiego jest, że to były różne bossy. Że to nie był ten cały czas ten sam bosek. Co moim zdaniem, bicie cały czas tych samych bosków jest mniejsza szansa na dropnięcie rara. Niż bicie na przykład yy, 10 innych bosków codziennie w gierce. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale moim zdaniem tak jest. I temu ja wprowadzam taką różnorodność tych bossów, ale no i tak to nic nie daje chyba, więc w sumie tak jednak nie jest, tak jak mówię, więc nie bierzcie tego pod uwagę. Myślę, że teraz to działa o wiele gorzej, albo będzie taka sytuacja, że zacznie nam nagle z każdego bossa coś lecieć, na przykład trzy dropy w jednym odcineczku. To by było też spoko, bo jak na razie tylko widzimy pomarańczowe napisy dość często, a jeszcze rarów żadnych nie widzimy. Dobra, ostatnie potki na kondycję niech lecą. Sobie też peżeta dodamy. No i lecimy z GMO. No i z GMO mam dużo dropów, tak? Nie ukrywam, że nie, i będzie ciężko coś z tego dropić. Ale no, próbować zawsze trzeba, tak? No nie, nie zostawię Bossa, bo mam z niego dużo rarów dropniętych. To by było totalnie bez sensu, moim zdaniem. Temu, dobra, bijmy tego GMO. Liczmy po prostu na Dropa. A jak na razie to pamiętam, że on zawsze nas ratował w odcineczkach, aktualnie chyba najbardziej. Bo zawsze tam pod koniec odcinka coś z niego dropiło. Ale teraz nic nie chce lecieć. I to z żadnego bossa. Są tylko próby, próby, nieudane próby. Dobra, jeszcze dwa hity wystarczą chyba, żeby go zabić. O, jeden nawet wystarczył, dobra, to jeszcze lepiej. No i uwaga, GMO, no. Ja nie wierzę, że będzie drop. Dalanta, no widzicie, teraz bardzo dużo, na przykład, nam synergetyków poleciało, ale to totalnie bez sensu, po co mi są synergetyki? Nie ich nie chcę, ja wolę rary. Szybki teleporcik do Erika, bo już w ogóle jest w pół do 16. Ciekawy, mnie, ile ten odcinek będzie trwał, ale wydaje mi się, że nie jest długi. Po prostu jakoś tyle zeszło, no i dobra. Co my tu mamy? Śmieci mamy chyba dużo. Synergetyków też mamy dużo. Nie no, jednak mamy mało. Mamy synergol na 50 poziomy. No dobra, ja sprzedaję wszystko tutaj. Nie chcę mi się tego trzymać w ekipunku. Na 20 nawet mamy. Jezu, czemu na 20 poziomie mi synergetyki dropią? Może dlatego, że bije takie useless bossy. Nawet tych flaszek dużo nie będziemy mieli. Ej, totalny, totalny dramat w tym odcineczku. Dobra, wszystko sprzedane. Jeszcze w ognisko wpadłem. palę się, ale biegnę dalej. Wchodzimy do depozytu. Mamy 900 udźwigu zapełnionego z 1200. Troszeczkę tych przedmiotów jest no, ale mało, dobra. Mała flasza siły 1, 4 tropy lęku, 3 tropy trwogi, wielka flasza kondycji, wielka flasza mocy, dwie średnie flasze wiedzy, jedna średnia flasza mocy, inhibitor korundowy, mamy już 20 sztuk tego. Nie wiem po co mi to i na co to, ale spoko. No i pieniążki. Mamy 340K to wpłacamy. Ponad 13 milionów już mamy w depozycie, to jest akurat całkiem spoko. No i dobra widzowie, to na tyle w tym odcinku. Ja dziękuję, jeżeli ty widzę obejrzałeś odcineczek do końca. Pozdrawiam Cię serdecznie, zostaw łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnym odcineczku. Siema, jo i cześć!